A więc dzisiaj unboxing i mikrotest, bo Wojtek zaraz idzie spać. Czegoś takiego, czym są plasteliny jakieś, a dokładnie mówiąc plasteliny, które kupiliśmy, zobaczcie, w Biedronce. Zobaczcie, tego typu plasteliny. Każda z nich ma coś robić. Tutaj jest oznaczone, co każda z nich robi, zobaczcie. Ale to jest naprawdę bardzo słabo oznaczone. Ale to jest bardzo źle oznaczone i w markecie dosyć długo stałem i patrzyłem, co do czego służy. Tu jest napisane ta na przykład, że zmienia kolory, ta jest krystaliczna i ta też, co zmienia kolory. Jest to słabo oznaczone, ponieważ duże etykiety nie pokrywały się z małymi etykietami. Te były różne kolorowe, mimo że miały takie te małe, co do czego służą etykiety inne, więc oznaczenie tego było słabe. Jedna taka paczka plasteliny kosztuje około 20 zł, niecałe chyba 20 zł, bez jakichś tam 10 groszy może. Z Wojtusiem zobaczymy, co to jest i czy to się podoba dziecku. Teraz otwieramy plastelinę, która ma zmieniać kolory. I tutaj jest napisane, że plastelina zaczyna zmieniać kolor w temperaturze 31 stopni. Czy tak się stanie, Wojtuś? Daj tacie to i zobaczymy, czy ta plastelina zmienia kolor, jak ma 31 stopni. No zobaczmy, co tutaj mamy. Ogólnie to na razie wygląda nieprzekonująco. Jest dosyć nieprzyjemnie pachnące, ale nie jest intensywnie pachnące. W dotyku jest, nie lubię takich rzeczy, jest takie ślisko gumowe. I to jest dziwne. Zobaczcie, to jest dziwne. Zobaczcie, ta plastelina jest dziwna. Jest ciężko to opisać, jest bardzo sztywna. Całkiem sztywna i zachowuje się zdecydowanie inaczej niż takie zwyczajne plasteliny. Ale spróbujemy urwać kawałeczek i rozgrzać w ręce, więc powinna zmienić ten jakiś kolor. Ale dziwne to jest w konsystencji, trochę jak... O, ale to się ciągnie. Bardzo dziwne, guma do rzucia takie bardziej. Masz, Wojtuś, tą część, pobaw się tą częścią. A tata tą częścią, spróbuję ją rozgrzać w ręce. Człowiek, jak wiemy, ma w granicy 36,6 stopni, więc teoretycznie to ma zmienić kolor przy ilu stopniach? Przy 31 stopniach. Więc teoretycznie w łapce powinno zaraz to zmienić kolor. Jak to jeszcze rozgrzejemy, potrzemy. Bardzo sztywne, naprawdę bardzo sztywne. Jest też mocno plastyczne, mocno się ze sobą trzyma, jest spójne, ale jest bardzo lekki jak na swój w ogóle wygląd też. Przed podaniem produktu dziecku należy podsmażyć. A dokładnie mówiąc, usunąć opakowanie. Kolory i kształty mogą się zmieniać, znacznie różnić od tych pokazanych na opakowaniu. Produkt może zostawiać plamy na niektórych powierzchniach. Unikać kontaktu z dywanem, wykładziną lub tapicerką. Kolor plasteliny zmienia się w zależności od temperatury. Plastelina zaczyna matowieć poniżej temperatury 13 stopni. Waga 80 gramów. Wyprodukowano w... tam gdzie wszystko w zasadzie teraz. No faktycznie, zobaczcie. Zmieniło to kolor na niebieski. Wojtuś, pokaż tacie ten kawałek, co ty trzymasz. A ty też go trochę zmieniłeś, bo się nim bawisz. Ale zobaczcie, to było takie fioletowe, a to się zaczyna robić niebieskie takie. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Jakoś to zmienia kolor, ale... ale nie jest to spektakularne. Więc jeszcze chwilkę to pogniotę. A to coś robi jeszcze? Może to się odbija? A, to się odbija! A, no to mi się zaczyna podobać. Zobaczcie, można z tego zrobić piłkę i to taki pseudokauczuk, tylko że to było w miarę okrągłe. Zobaczcie. Pędz. 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 Wojtusiowi się podoba. O, twoje się nie odbija. Biła. Jest to tyle fajne, że to się nie kruszy, tak jak zwykła plastelina. To jest plus tego na pewno. Bisia. Formę, którą ulepimy, zostaje na długo. W sensie jest mocna bardzo, nie jest taka krucha jak plastelina. Mogłoby tylko mieć ładniejszy kolor jednak. Moje się zrobiło od temperatury takie niebieskie, a normalnie było takie fioletowe. Problem jest taki, że ta piłka jest krzywa. Piłko. Patrz. Wow. A ciekawe, czy w aparat trafimy. Patrz. Wow, fajnie to wraca. Tylko ciekawe, czy nie zostawi śladów na ścianie. Ups. Jest to dosyć ryzykowne. Piłka, ale fajne. Piłka? Piłka. Tata trafi w aparat. Wow. Fajna zabawka? No i tak jak mówię, jest to fajnie, fajnie bardzo plastyczne. Mogłoby mieć ładniejszy kolor. Zobaczymy następne puszki. Co w nich się dzieje? Przez przypadek kupiłem dwie takie same chyba. Teraz otworzymy krystaliczną. Teraz mamy jaką krystaliczną? O, ale to jest fajne. To ma, zobaczcie, ładny kolor. Jest całkiem jeszcze inne w konsystencji. Jest takie żeloglutowate, Wojtuś. Tak, Wojtuś też pokazuje do kamery, tylko ze złej strony. Ha. Zapach na początku też jest niezbyt fajny. Oho, ho.
Ale to już tak nie pachnie po chwili. Więc to tak pachniało może po wyjęciu z opakowania jakoś było. O Jezu, to się lepi. Weź to trzymaj, weź tu schod. Trzymaj to mochu. To się strasznie lepi, ej. Mochu. O, o. Mochu. Wiecie co? To jest dziwne. To wypływa i się strasznie lepi. Yeah! Zobaczcie. Daddy, daddy, mima, mima. Jest dziwnie galaretowate. To mogłoby spełniać funkcję takiego czyścika, na przykład do klawiatury albo do trudno dostępnych miejsc. Odrywamy taki kawałek i on jest lepki i tutaj wrócie po nim tego czepiać. Może zrobię taki test z jakimś małym kawałkiem, jak mi Wojtuś da. Ogólnie co? Ciekawe, czy się odbija też. Jest bardzo plastyczne, bardzo miękkie. O, to się jeszcze bardziej odbija w zasadzie. To jest taki wielki glut. Łaaa, to się lepi, puszczaj. Jest, zobaczcie, takie wrażenie, że to zaraz się przylepi do rąk. Nie chce się oderwać, ale... Koniec końców. Bierzemy rękę, później w to tak wycieramy, ciach, ciach, ciach. I na rękach nic nie zostaje. Nie zostają też tłuste ręce pod tym takie. Wojtuś, jak widzicie, tamtym się na razie bawi. Fajnie mi się to odbija. Ojejku, jak się długo ją trzyma w ręce, to znaczy strasznie lepiej. Zobaczcie. Daddy! Jęcie! Nie no, fajna jest też. Ale łatwo ją rozlepić, o, robią coś takiego. Raz, dwa, trzy, jest odlepiona. Jak trzymamy ją w ręce, ona się tak jakby rozgrzewa i tak jakby się robi płynna. Trochę mi się to skojarzyło teraz z masą niniutonowską. A zobaczymy, co Wojtuś na to powie. Proszę Wojtuś, zamienimy się. Weź sobie tą. A daj tacie tą. Lepi się ta? Lepi się? Lepi. Fajne? O, ale się ładnie przykleja do tego. Pokaż się do kamery. Tam jest kamera. Pokaż. Lepi się? Lepi. Lepi. Wolisz którą? Tą wolisz? Tam? Bo ta robi bum, tak? Ciach, się odbija. No ta jest dla dziecka chyba trochę bardziej skomplikowana. Ta zdecydowanie jak pójdzie na dywan, to będzie multum syfu zbierała i ogólnie będzie multum syfu zbierała, bo się do niej wszystko lepi. I otworzymy jeszcze jedną, chociaż etykietę ma z grubsza niby inną, to jest jednak to samo, co ta pierwsza mi się wydaje. A nie, są różne kolory. Szkoda, że to nie jest chyba oznaczone w żaden sposób. Więc ten kolor jest zdecydowanie ładniejszy i zobaczymy, na jaki kolor to się zmieni po podgrzaniu w dłoniach. Teraz sobie weźmie mały kawałek i ci da, dobrze? Da. Dobra. Da. Da. Masz, to się zamienimy. Ty masz czerwoną, a tacie daj tamtą, dobra? Żebyśmy nie pomieszali kolorów. Zobaczcie, zmienia zdecydowanie kolor na żółty. To jej. Chodź, to złączymy z tym, bo to jest takie żółte, to z tym. I co, fajne? Będziesz się tym bawił? Bawił, tak? Jest to fajne, bo jest taki... To jest całkiem coś innego niż plastelina, moim zdaniem. I mam. Bo jest takie... Dziwnie plastyczne, bardzo dziwnie plastyczne. Więc to, moi drodzy, była taka krótka recenzja plastyliny dla dziecka z Biedronki. Jeżeli się Wam podobają takie randomowe recenzje różnych rzeczy, które są popularnie ogólnodostępne, to od czasu do czasu mogę takie coś dla Was, moi drodzy, nagrać. Więc jeżeli Wam się podobało, to proszę Was o zostawienie łapki w górę. I co? Subskrybujcie i do zobaczenia niebawem, moi drodzy, w kolejnym odcinku bądź na live. Trzymajcie się.